Wciąż zdarza się, że wiosenne remonty elewacji budynków lub bieżące prace konserwacyjne kończą się zakratowaniem ptasich gniazd. Skrzydlata brać nagminnie buduje gniazda w otworach wentylacyjnych. Ale obecność gniazd trudno jest pogodzić z bezpieczeństwem ludzi zamieszkujących budynki. Dla spółdzielni, dla administratorów tych szybów wentylacyjnych, to, że ptaki tam mają lęgi i w ogóle, że budują tam gniazda, to jest bardzo niekorzystne i dosyć nawet niebezpieczne, bo jeżeli w tym blocie będzie dużo tego suszu po tych gniazdach, nie daj Boże, to zapychają się te po prostu szyby wentylacyjne, one nie spełniają swojej roli. Miłośnicy zwierząt zrzeszeni w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami ze zrozumieniem podchodzą do stanowiska administratorów, ale na zagłodzenie ptasich piskląt stanowczo się nie godzą. W tym roku mieliśmy już dwa takie zgłoszenia. Jedno zgłoszenie to było na bloku na Reja. Również pracownicy budowlani zakratowali też te szyby wentylacyjne w czasie, kiedy pisklęta kawek miały już złożone tam jajka i były pisklęta wyklute. Bo nie można blokować tych lotów wentylacyjnych w czasie lęgów, czyli od marca do października. Drugi taki przypadek Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami odnotowało w budynku na rogu ulic Witosa i Pułaskiego. Szybka interwencja sprawiła, że miotające się wokół budynku starsze ptactwo mogło dotrzeć do gniazd pełnych piskląt. Zamknięcie dostępu do gniazda w czasie, gdy pisklęta czekają na pożywienie znoszone przez rodziców, jest po prostu nieludzkie. Tam były pisklęta, kawki. Też były kawki i one biedne i po zakratowaniu czepiały się tych krateczek, siedziały na chodniku, bardzo rozpaczały, bo pisklęta wewnątrz tych szybów wentylacyjnych czekały na pokarm. No ale bardzo szybko udało się, jak zawiadomiliśmy policję, że jest łamana ustawa o ochronie zwierząt, więc błyskawicznie zostało to odkratowane i ptaki już mogły sobie bezpiecznie wlatywać i odchowywać te młode. Póki co w tym roku to jedyne znane takie przypadki. W latach wcześniejszych było ich znacznie więcej. Nie prowadziłam takich notatek, ale takich zgłoszeń było kilkanaście i szło to zdecydowanie bardziej opornie, czyli administracja spółdzielni, nie pamiętam której, nie wyrażała zgody na odkratowanie, natomiast wysyłaliśmy im informację popartą od naszego prawnika Tozowskiego, że nie można tego robić i w końcu ustąpili. TOZ za przykład podaje działania podejmowane przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową, która wyjątkowo dba o ptactwo. Między innymi o jeżyki, którym zawiesza znaczną ilość budek lęgowych na elewacjach swoich budynków. Na kawki trudniej jest się zgodzić i administratorom, i mieszkańcom, ale TOZ widzi możliwość kompromisu. Można zakratować te wloty jak najbardziej, żeby te ptaki nie składały tam, w ogóle nie zakładały tych gniazd. To będzie o tyle dobre jakby dla mieszkańców i dla całej administracji, że nie będą te szyby wentylacyjne się zapychały. Ale róbmy to w odpowiednim czasie. Zgodnie ze Światową Deklaracją Praw Zwierząt, żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa. A doprowadzanie do głodowej śmierci ptasich piskląt niewątpliwie takim aktem jest.